You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. Dzisiaj jest dla mnie poniedziałek, 3 października. Czytałem wasze komentarze, jest ich naprawdę bardzo dużo. I stwierdziłem, że trzeba nic powiedzieć, dlaczego Jarosław, dlaczego akurat tutaj. I odpowiedź jeszcze na parę innych pytań i kwestii. O, tak jest. Ale zanim do tego przejdę, to postawię wodę na ziemniaki. Dobra, słuchajcie, woda na ziemniaki postawiona. Dobra, może zamknę drzwi. To jest istna walka z tymi drzwiami jeszcze. Czekajcie, bo jest troszeczkę za jasno. Niby jest za jasno, ale nie jest naprawdę tak jasno, jakby się wydawało. Tak naprawdę jest dzisiaj niesamowicie beznadziejna pogoda. Za oknem pada, ciemno i zimno. Niestety, także... O. Także nie ma co ukrywać, pogoda jest kiepska. No właśnie, ale słuchajcie, zobaczymy sporo waszych pytań na temat tego, dlaczego Jarosław, dlaczego akurat tutaj się wyprowadziłem, dlaczego w ogóle się wyprowadziłem. No i stwierdziłem, że muszę wam nieco na ten temat powiedzieć. Aczkolwiek jeszcze jedna ważna kwestia. Słuchajcie, jeżeli wam się podobał unboxing pokoju, chcecie zobaczyć unboxing całego mieszkania, to pamiętajcie, jest taka możliwość, w takim bądź razie, jeżeli chcecie, żeby był unboxing całego mieszkania, to wystarczy mnie, że tak powiem, zachęcić. Tam na dole w komentarzach, jeżeli będzie dużo faktycznie osób, które chcą zobaczyć, w komentarzach napiszą, że chcą zobaczyć unboxing całego mieszkania, to faktycznie taki unboxing będzie miał miejsce. Co więcej, pamiętajcie, łapki i tak dalej, no. Jeżeli będę widział, że jesteście chętni, to pewnie, że tak, oczywiście zrobię taki unboxing. A jeżeli chodzi o to, dlaczego przeprowadziłem się. Jedna bardzo ważna kwestia, słuchajcie. Mieszkałem sam, a tak naprawdę moja praca... Jezus Maria, praca, co ja mówię. Moje hobby, moja zabawa, czyli YouTube, pozwala mi na to, aby być w dowolnym miejscu, gdzie jest dobry internet. Tak naprawdę nie dość, że mieszkałem sam i miałem naprawdę spory koszta utrzymania, bo wiadomo, czynsz, woda, prąd, tysiące różnych rzeczy do opłacenia, więc to nie było fajne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie miałem super ekstra wypasionego internetu i to był też mały minus, tak? Jeżeli chodzi o live, jeżeli chodzi o wysyłanie filmów. Słuchajcie, komputer czasami chodził przez cały tydzień i tak naprawdę przez całą noc w ciągu dnia nagrywałem, gdzieś tam renderowałem filmy, a w nocy, że tak powiem, cały czas chodził i wysyłał te filmy bezpośrednio na YouTube'a, także no to było naprawdę duże utrapienie. Słuchajcie, to nie jest taka prosta sprawa wysłać film, kiedy ma się wysyłanie 5 megabitów. Nie jest to mało, ale z drugiej strony przy takiej ilości materiałów i przy takiej jakości materiałów, no niestety, ale było to problematyczne. I to jest też drugi powód, dla którego stwierdziłem, że się przeprowadzę. Dlaczego tutaj? Bo tutaj przeprowadzimy się do rodziny. Tak jest. Także jest szansa, że... Kto wie, może kiedyś we vlogu zobaczycie moją mamę. Albo tutaj ktoś będzie zerkał. Ktoś będzie zerkał, słuchajcie, będę nagrywał, to będzie ktoś zerkał przez to okienko. Przez to okienko tutaj, ktoś będzie zerkał, tak patrzą. Paweł, nagrywasz jeszcze czy już nie? Paweł, obiad! Słuchajcie, tego typu rzeczy jak najbardziej mogą się teraz przytrafić, kto wie. No i tyle, no tyle jeżeli chodzi o nowości, jeżeli chodzi o to, dlaczego akurat Jarosław i dlaczego w ogóle się przeprowadzam. Mam nadzieję, że ta kwestia została wyjaśniona. To jest ta kwestia, jeżeli chodzi o ten unboxing. Pamiętajcie, jeżeli chcecie, nie ma problemu. Możemy zrobić, tylko kwestia taka. Dajcie znać faktycznie tutaj pod tym filmem, tam na dole w komentarzach, jeżeli chcecie ten unboxing. I cóż, jeżeli chodzi o live'y, dzisiejszy dzień jest dla mnie jakim dość ciężkim dniem, ponieważ jeszcze muszę dużo spraw załatwić. Przynajmniej jeżeli chodzi o te papierkowe sprawy, jeżeli chodzi o urzędy i tak dalej. Także w tym momencie, że tak powiem, gdzieś tam stopniowo zaczynam szykować obiad, podgrzewać ten obiad i wybieram się dzisiaj do Rzeszowa. Wybieram się dzisiaj do Rzeszowa. W Rzeszowie muszę parę spraw, że to powiem, ogarnąć. Być może jak się znajdzie czas, to być może jeszcze coś obejrzeć. I tak naprawdę wystarczy, jeżeli chodzi o załatwianie. Już następny dzień, czyli wtorek,
czyli dla mnie to jest jutro, to jest 4 października. Myślę, że spokojnie rozpocznę normalne nagrywanie, live i tym podobne. Także cóż, lecę.